Hej, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gier w trybie Battle Royale na rynku mamy już naprawdę bardzo dużo, być może nawet za dużo. Teraz dołącza do tego Battlefield ze swoim trybem Firestorm, Burza Ognia, ze swoim spojrzeniem na Battle Royale. No ale do jakiego innego tytułu bardziej pasuje Battle Royale niż właśnie do Battlefielda? Zobaczcie, co deweloperzy z DICE dla nas przygotowali, poznajcie moje pierwsze wnioski i opinie po kilku godzinach rozgrywki. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodoba. Już teraz życzę miłego oglądania. Ja uważam siebie za dość przeciętnego gracza, nie gram ani dobrze, ani bardzo źle, myślę, że jestem gdzieś w środku stawki, no i dla mnie gra powinna sprawiać mi dużo przyjemności. Moim zdaniem Battlefield 5 w trybie Battle Royale, czyli Firestorm, ma dość wysoki próg wejścia i ja przez kilka pierwszych godzin bawiłem się naprawdę średnio, bardzo mnie to wszystko męczyło, cały czas spadałem, ginąłem, nie wiem dlaczego tak było, ale tak właśnie było. Na moje kilka godzin rozgrywki naprawdę kilka rund miałem tylko takich satysfakcjonujących. Moim zdaniem to jest wina gry, a nie moja wina, bo takich graczy jak ja jest większość, nie oszukujmy się, tych dobrze grających jest naprawdę garstka, a większość ludzi gra, myślę, że mniej więcej na moim poziomie. No i do nich gry powinny być skierowane. Na przykład Apex Legends, do którego pewnie będę się wielokrotnie dzisiaj odnosił, sprawia mi przyjemność zawsze. Czy przegrywam, czy wygrywam, dużo więcej zabawy wynoszę z rozgrywki. No dobra, to przechodzimy do samej rozgrywki. Jest to oczywiście gra trybu Battle Royale, także zasady są chyba wszystkim znane. Zaczynamy od skoku ze spadochronem z samolotu. Możemy robić to solo lub w czteroosobowych składach. Twórcy zapowiedzieli, że tryb duo, czyli dwuosobowy, zostanie dodany w ciągu najbliższych tygodni. Lądujemy i zaczynamy zbieranie broni, bo jak zawsze lądujemy bez żadnego wyposażenia, bez żadnego ekwipunku. Możemy znaleźć trzy klasy przedmiotów: zielone zwykłe, niebieskie rzadkie oraz różowe epickie. W przypadku broni klasy przedmiotów różnią się tylko zainstalowanymi dodatkami na broni. Są to dokładnie te same bronie, zadające te same obrażenia, ale zwykłe nie mają celownika, nie mają powiększonego magazynku, czy nie mają kolby. Rzadkie mają już założony jakiś celownik, a epickie mają zmniejszony rozrzut, większy magazynek, lepszą kolbę, no i oczywiście lepszy celownik. Jeśli chodzi o pancerze, bo tak, pancerze również są w tej grze, to system pancerzy jest tutaj rozwiązany przez płytki pancerza, które dodają 50 punktów życia naszemu bohaterowi i na początku możemy założyć sobie taką jedną płytkę dodającą 50. Żeby założyć dwie płytki dodające 100, musimy znaleźć lepszą kamizelkę, czyli rzadką kamizelkę, a żeby dołożyć trzy płytki, czyli dołożyć sobie 150 punktów zdrowia, musimy znaleźć epicką, różową kamizelkę. Nasz bohater zaczyna ze 150 punktami życia plus 150 pancerza przy epickim, także w najlepszym scenariuszu możemy osiągnąć 300 punktów zdrowia. Jeśli chcemy zreperować pancerz po uszkodzeniu, to musimy wymieniać te płytki pancerza, także one są jakby kompatybilne z tą podstawową kamizelką i z tą lepszą i epicką kamizelką. Jeśli chodzi o same przedmioty i ich rzadkość, to zwykłe i rzadkie przedmioty znajdziemy na ziemi czy w zwykłych skrzynkach, a o te epickie to już musimy powalczyć przy zrzutach zaopatrzenia, w sejfach czy w specjalnych punktach, które trzeba przejmować podczas rozgrywki. Także jak widzicie, jeśli chodzi o same zasady czy mechanikę gry, to Battlefield w trybie Battle Royale, czyli Firestorm, nie różni się zbytnio od swoich konkurentów, ani od PUBG, ani od Fortnite'a, czy od najnowszego Apex Legends. Jest to po prostu gra w trybie Battle Royale. To, co na pewno rzuca się w oczy w przypadku Battlefielda, to jest przepiękna grafika, przeogromna mapa i bardzo fajnie zrobiona zmniejszająca się strefa, która jest tą tytułową burzą ognia. Wygląda ona naprawdę przepięknie, zresztą jak sama grafika również wygląda przepięknie. Ja grałem na PC-cie i na PC-cie ta gra naprawdę wypala gałki oczne, robi mega wrażenie, jeśli chodzi o samą grafikę. Jeśli chodzi o tempo rozgrywki, to myślę, że Battlefieldowi Firestorm bliżej do PUBG niż na przykład do Apexa. Mi, powiem szczerze, mniej to pasuje, to jest bardziej taktyczna gra, bardziej skradankowa, bardziej kamperska, trzeba ważyć kroki, trzeba bardzo uważać. Ja jednak wolę tą dynamiczną akcję, której dostarcza mi Apex Legends. Dużą wadą, na którą natknąłem się podczas rozgrywki w Firestorma, jest system lutowania. Jeśli zabijemy przeciwnika, to wszystkie jego przedmioty wypadają w jednym miejscu, nakładają się jedna na drugą, bardzo ciężko jest wybrać to, co chcemy podnieść, a do tego zmiana broni z tej, którą my mamy teraz w ręce, na tą, która leży na ziemi, odbywa się przy jednym naciśnięciu guzika użycia. Nie mamy żadnej informacji, że właśnie wymieniamy broń, nie trzeba przytrzymać guzika, klikacie, podnosząc na przykład amunicję, a w tym momencie
wskakuje wam karabin przeciwnika w ręce i do tego przy podniesieniu i odłożeniu broni opróżnia się magazynek. Także wyobrażacie sobie moment, kiedy lutujecie przeciwnika, niechcący podnosicie jego broń, a wtedy ktoś was atakuje, zostajecie w rękach z nieprzeładowaną cudzą bronią, której nie chcieliście i naprawdę dzieje się to w ułamku sekundy. Moim zdaniem sam system lutowania musi być poprawiony, bo za dużo czasu spędzamy wyszukując tej kubki, która wypadła z pokonanego przeciwnika, tego co nas interesuje. Jest to bardzo nieintuicyjne i bardzo niepoukładane. No i kolejną rzeczą, która mnie bardzo drażni w Battlefieldzie, to jest czas między śmiercią a ponownym zagraniem. Mamy znowu minutowe lobby, w którym musimy czekać nie wiadomo na co, nie wiadomo po co. Do tego jeszcze czas wyszukiwania również trwa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Także od tego jak zginiemy, do tego żeby znowu wsiąść do samolotu i wyskoczyć na mapę, mija czasem kilka minut i jest to bardzo wybijające z rozgrywki. Bardzo mnie to nudzi i nie wiem po co to jest zrobione. W Apex Legends to jest lepiej rozwiązane, bardzo szybko wskakujemy do gry, to jest lepsza droga. Kolejną rzeczą, o której trzeba powiedzieć w przypadku Battlefielda Firestorm, to jest cena. Ta gra niestety nie jest darmowa. Żeby w nią zagrać, musicie kupić Battlefielda 5. Co prawda Battlefield potaniał w ostatnim czasie i można go już kupić za około 100 zł, ale moim zdaniem lepszym rozwiązaniem dla twórców byłoby udostępnienie samego trybu Battle Royale, czyli Firestorm, za darmo, tak żeby więcej osób chciało kupić podstawową wersję gry, czyli zwykłego Battlefielda. Moim zdaniem takie rozwiązanie przyciągnęłoby znacznie więcej osób do samej gry. Nie wiem dlaczego twórcy nie chcieli skorzystać z takiego rozwiązania. Myślę, że dobry przykład dał już Epic, jak to zrobić prawidłowo i jak ożywić grę, jak więcej osób skłonić do zakupu podstawowej wersji i jak dać im dużo zabawy w tej darmowej w trybie Battle Royale. Taka jest właśnie moja opinia na temat najnowszego Battlefielda w trybie Battle Royale, czyli Firestorm. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy ty grałeś, jak ci się podoba i co myślisz o produkcji DICE. Mam nadzieję, że ten odcinek ci się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować ten kanał. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!